Super Samorząd 2011. Szanse na otrzymanie tego tytułu daje naszemu miastu udział w konkursie ogłoszonym przez Fundację imienia Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, który odbywa się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór. Głównym celem tego konkursu jest przede wszystkim zbudowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi. Chodzi nam tutaj o zaangażowanie mieszkańców gminy Legionowa w sprawy lokalne. Na przykład poprzez organizowanie konsultacji społecznych czy też spotkań z mieszkańcami. Starania władz Legionowa o nawiązywanie dialogu dostrzegli członkowie Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus i to właśnie oni zgłosili Legionowo do udziału w konkursie. Rzeczywiście uważam, że to jest super samorząd na tle wszystkich innych samorządów, gdzie nasze miasto, Urząd Miasta jest bardzo otwarty na potrzeby mieszkańców i wiele w mieście się robi właśnie z myślą o mieszkańcach. Już w najbliższy czwartek o godzinie 17 w sali widowiskowej ratusza odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące prognozy przyszłorocznego budżetu gminy. Spotkanie odbędzie się w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór, a jego organizatorem jest Urząd Miasta i Legionowskie Stowarzyszenie Amicus. Każdy będzie mógł wyrazić tutaj swoją troski o miasto, co by chciał, żeby w tym mieście było, jaką on ma wizję, co by właśnie zaproponować, żeby może w tym nowym roku robić dla naszego wspólnego dobra. Na czwartkowym spotkaniu zostaną również zorganizowane konsultacje dotyczące rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Odbędą się one po raz pierwszy, a obowiązek ich organizowania nakłada na samorządy znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta mają czas do czwartku, aby zgłaszać swoje uwagi odnośnie przyszłorocznego programu współpracy. Jest to o tyle ważne, że wszystkie zadania, które gmina Legionowo będzie realizować w przyszłym roku, będą musiały być przygotowywane w formie konkursów ofert. I teraz, jeżeli jakieś zadanie się nie znajdzie, no to po prostu nie będziemy mogli tego zrobić w takim trybie jakby ustawowo. 20 września tego roku prezydent powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Ma ona się zająć konsultowaniem programów współpracy. W skład nowego organu doradczego weszli przedstawiciele Urzędu Miasta Danuta Szczepanik i Ewa Milska-Wieteska, Rady Miasta Małgorzata Luzak i Agata Zaklika oraz 7 organizacji pozarządowych.